Proszę Państwa, znajduję się w miejscu szczególnym i bardzo się cieszę, że mam okazję nakręcić ten film. W sumie czekałem na odpowiednią okazję długi czas, ale jest to dla mnie tym bardziej szczególny film, że jestem w swojej rodzinnej miejscowości. Mianowicie znajduję się przy tamie bobrów, ale cieszę się nie tylko dlatego, że tu są bobry. O, tu mamy jeszcze przy okazji charakterystyczne dla bobrów ślady żerowania, czyli ze śladami zębów po prostu ponadgryzane jakieś tam, prawda, konary czy całe drzewa. Ale do czego zmierzam? Mamy pierwszą tamę, może niezbyt imponującą, ale proszę zobaczyć tutaj dalej. No ta druga podnosi wodę o około metr. W związku z tym zrobiło się tutaj takie małe rozlewisko, jak widać. No miejsce jest dosyć ruchliwe, bo znajduje się przy drodze ekspresowej praktycznie. Znaczy tutaj się akurat kończy. I jak jest ten mostek, który widać. Gdy ten mostek stawiali w 2004 roku, to się niektórzy pukali w głowę, po co taki wielki nad taką młynką stawiać mostek. No, jak widać się akurat przydał, bo bobry sobie tutaj znalazły fajne miejsce do życia. No, bobry akurat żerują głównie w nocy, stąd za dnia można je spotkać raczej rzadko, ale się zdarza. No, ja kiedyś w 2010 lub 2011 roku, chyba 2010, miałem bliskie spotkanie z bobrem, ponieważ mam okazję nakręcić ten film, to znaczy, że obyło się bez ofiar w ludziach. Bobry są stworzeniami szczególnymi, bo pełnią też rolę szczególną w przyrodzie. Przez wiele lat przede wszystkim uważano je za szkodniki. No w sumie jeszcze niedawno i to, że bobrów w wielu częściach kraju nie było, że były objęte ochroną, właściwie nadal są objęte, chociaż ich populacja rośnie, no wynikało z tego, że po prostu bobry, w ogóle nie zwierzęta, takie, które, prawda, przeszkadzają w zagospodarowywaniu ludziom terenów, no to są tak zwane szkodniki. Oczywiście jest to pojęcie, które funkcjonuje tylko z perspektywy człowieka, bo nie ma w przyrodzie czegoś takiego jak szkodnik. To jest zupełnie sztuczny i subiektywny podział ze względu na to, czy jakieś zwierzę, że tak powiem, sprzyja, lub też roślinka, sprzyja, że tak powiem, panoszeniu się człowieka, czy też mu po prostu przeszkadza w tym, żeby mógł sobie kolejne tereny czynić, że tak powiem, poddanymi. Ta większa tama jest duża, to jest jedna z największych, jaką miałem okazję widzieć. Pojawiła się stosunkowo niedawno, w sumie zauważyłem ją dopiero w poniedziałek, dlatego że bobr w moich okolicach też długi czas nie było. Dopiero teraz mamy właśnie ten czas, że pojawiły się stosunkowo niedawno bobry. No piękna tama, może jakoś tak to uchwycę, nie zawsze patrzę, co filmuję, dlatego że po prostu się rozglądam, czy gdzieś nie zobaczę jakiegoś na przykład bobra. W każdym razie tama jest piękna, zrobiły sobie tu piękne rozlewisko, ale miejsce jest szczególne, co mnie szczególnie przy okazji cieszy, nie tylko dlatego, że to moja rodzinna miejscowość, to znaczy prawie, bo właściwie to jestem na granicy jednej i drugiej miejscowości Wisły i Ustronia. To, że proszę zobaczyć tu na środek, jakie piękne żeremie. No takiego pięknego żeremia nie miałem jeszcze okazji widzieć. To znaczy, że jest tutaj sobie cała rodzinka. No ja się osobiście cieszę, że bobry, tutaj są, dlatego że bobry pozwalają zatrzymać wodę na terenach. To jest taki naturalny regulator poziomu wód. Oczywiście to czasami, przeszkadza, że tak powiem, człowiekowi, no bo człowiek sobie chce na przykład tu uprawiać, nie wiem, jakieś zboże, tutaj coś tam, a tutaj chce postawić hotel, a przyjdzie sobie jakiś bóbr i podniesie wodę, tak? No w latach 90. zwłaszcza były znane takie przypadki, prawda, że rolnicy skarżyli się na bobry, próbowali, prawda, otrzymać z tytułu zalań przez bobry odszkodowania. Czasami się wykrywano takie przypadki, że rolnicy celowo sami stawiali jakieś zapory, żeby podnieść poziom wody, prawda, żeby wyłudzić odszkodowania. No to już są akurat sytuacje patologiczne. Tego się niestety chyba w społeczeństwie, zwłaszcza polskim, nie uniknie. Ale no ja jestem, tak jak mówię, zadowolony. Mam nadzieję, że ta rodzinka jej tutaj, że tak powiem, będzie dobrze, że nikt im tu nie będzie zakłócał spokoju. No chciałbym podejść trochę bliżej, ale w sumie może aż tak im spokoju nie będę zakłócał. No bobry są dosyć duże
ponoć potrafią być agresywne w stosunku do człowieka. No jak każde zwierzę, które się poczuje zagrożone. O, coś tam się poruszyło, ale to raczej nie był bóbr. Tam jak jest taka kępa trawy na wodzie, to coś tam się poruszyło. No w każdym razie, no co jeszcze mogę o bobrach powiedzieć? No jest taka, powiedzmy, rzecz, że gdyby pozostawić wiele terenów w naturze, czyli między innymi działaniu bobrów, to byśmy odczuwali dużo mniejsze skutki suszy. Albo też nawet nie suszy, co po prostu wyobraźmy sobie, że stawiane są jakieś sztuczne zbiorniki retencyjne po to, żeby na przykład podnieść poziom wód, czy prawda, ogólnie zwiększyć zasoby wodne, podczas gdy to bobry są naturalnymi takimi regulatorami i nie trzeba nieraz wydawać milionów złotych, prawda, na to, żeby zbudować jakiś system regulacji wód, bo wystarczy byłoby zostawić to wodą. No przecież tutaj na upartego z tego rozlewiska to by można było nawet wodę do celów, prawda, pożarowych, przeciwpożarowych oczywiście, pobierać. No, jest takie fajne zdjęcie, które udostępnię być może pod tym filmem, które pokazuje właśnie, że ile nas kosztuje, że tak powiem, budowa pewnych rzeczy, a co by było, gdyby to po prostu zostawić bobrom. Oczywiście to nie zawsze działa tak, jakby człowiek chciał, no bo człowiek sobie próbuje podporządkować wszystko, a natura się rządzi swoimi prawami, ale po prostu, no co jeszcze tutaj mogę powiedzieć, a w sumie już nie wiem. Po prostu ja się jestem zachwycony tymi bobrami, że w mojej własnej miejscowości, to znaczy w mojej własnej miejscowości też są, nawet na zaporze w Czarnem, dlatego, że miałem okazję widzieć ślady ich żerowania, czyli jakieś 10 km stąd jeszcze wyżej. No i w takim razie myślę, że i gdzieś w pobliżu mojego domu spotkam w takim razie kiedyś ślady żerowania bobrów, no bo też to też jest jeszcze ileś kilometrów, prawda, wyżej. Jakieś 7. No, będzie jakoś 7. No dobrze, no w każdym razie, co jeszcze tutaj o bobrach mogę powiedzieć? A już mówiłem, że ich populacja rośnie. Może nie będę przedłużał, może kiedyś będę miał znowu szansę na bliskie spotkanie z bobrem. Oczywiście no, zdarzają się też przypadki, prawda, zabijania bobrów, no bo jednak te bobry niektórym no, przeszkadzają, że tak powiem. No ale to niestety już powiedzmy, że nie będę tego komentował. A tymczasem no, chciałem jeszcze podejść z innej strony, żeby to żeremie tak troszeczkę inaczej objąć, ale może już nie będę tego robił, bo widzę, że tutaj jest dosyć spore koło mnie rozlewisko, a że tak powiem nie chcę, że tak powiem, nowych spodni, że tak powiem, od razu uwalić. No dobrze, to w takim razie pozdrawiam dla Biomist DM.